Witam serdecznie Państwa na pokolenie Zacnego Księża, osłowie. Drodzy Państwo, Panie, Panowie, ale przede wszystkim drodzy rolnicy i pracownicy spółdzielni. Po pięknym wystąpieniu Pana Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego trudno jest mi cokolwiek więcej powiedzieć. Ale powiem tak, Pan Minister mówił o szacunku dla rolnika, dla jego pracy, dla sektora spółdzielczego. Dla mnie jest to oczywiste. Miałem, mam i zawsze będę miał ogromny szacunek wobec ciężkiej pracy rolników, pracowników, przetwórców. Drodzy Państwo, dlatego z tego miejsca kłaniam się Wam bardzo nisko i dziękuję za to, co robicie. Oczywiście każdy jubileusz, to tak jak było i dzisiaj, to jest historia, to są wspomnienia, to są refleksje, ale również i życzenia. Drodzy Państwo, przyjmijcie również od nas życzenia. Oczywiście życzę przede wszystkim nowemu, młodemu zarządowi dobrych inicjatyw, rozwoju tej spółdzielni, zdobywania nowych rynków, zwłaszcza rynków za granicą. One są bardzo ważne, ale również zdobywania nowych konsumentów na rynku krajowym. Drodzy Państwo, nie ma lepszej formy organizacyjnej dla producentów rolnych jak spółdzielnia. Nie ma. Gdyby dzisiaj inne sektory nie zaprzepaściły szansy, myślę tu o sektorze owoców, warzyw, ale również mięsnym, byliby w tym samym miejscu, w którym jest polskie mleczarstwo. Dzisiaj polskie mleczarstwo jest chlubą dla naszego kraju, myślę dla każdego rządu, również dla na pewno obecnego pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Kilka wyróżników. Dzisiaj jesteśmy 4. producentem mleka w Europie, 6. producentem serów na świecie, o czym pewnie niewielu wie, ale również 4. producentem mleka w proszku i masła w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy najnowsze technologie. Dzisiaj dajemy na rynek ponad 500 różnego rodzaju produktów niezwykle cennych dla organizmu ludzkiego, niezwykle życzliwych, zdrowych i oczywiście bezpiecznych. Co można powiedzieć? Ja myślę, że sektor spółdzielczy będzie się rozwijał. Początek wziął na tej ziemi. Przypomnę, pewnie nie wszyscy pamiętacie, ale pierwsza spółdzielnia powstała w 1882 roku w Łukowsko-Grodziska. Trzeci to był Kowalew, czwarty Kościan. Generalnie 90% tych spółdzielni w tamtych czasach powstawało na tych ziemiach. Dzisiaj oczywiście są na różnych etapach, ale generalnie to one dzisiaj dają możliwość rozwoju produkcji rolnej, jaka jest produkcja mleka. Jestem przekonany, że będzie tak w przyszłości. O założeniach, o polityce mówił pan minister, nie będę się powtarzał. Natomiast ja mówiłem i będę mówił, że byłem, jestem i będę waszym rzecznikiem, czyli rolników, przetwórców na styku z władzą, z parlamentem, po to, żebyście Państwo mogli spokojnie pracować o to, żebyście również mieli godziwe dochody. I myślę, że ten rok jest takim rokiem, może nie najlepszym z ostatnich lat, ale spokojnym, stabilnym. W moim przekonaniu przychody rolników, bo to jest najistotniejsze, w tym roku nie będą niższe na przykład niż w roku ubiegłym, a dzisiaj perspektywa robi się dla Państwa korzystne. Jest zapotrzebowanie na mleko surowe, ale również na gotowe produkty. Myślę, że ekspansja na rynki te mniej dzisiaj zdobyte, azjatyckie, afrykańskie, ale również Ameryki Południowej, pozwoli Wam spokojnie rozwijać swoją produkcję, a przetwórcom również inwestować w nowe technologie i nie martwić się o przyszłość. Życzę naprawdę świetlanej, kapitalnej przyszłości
na kolejne lata. No i oczywiście przede wszystkim pomyślności i dużo zdrowia dla Państwa, bo ono jest najistotniejsze. Dziękuję za uwagę i kłaniam się Państwu bardzo.